Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Ania Kędzierska-Adamczyk na dosyć nietypowym spotkaniu, na którym postanowiliśmy Państwu pokazać, jak szkolimy, no już nie fizycznie i myślę, że niestety jeszcze chwilę nie fizycznie, ale w wersji webinarowej, online'owej. Bardzo Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Zakładam, że nie bez znaczenia jest zachęcający obszar, że dzisiaj bez kasy, ale taki jest cel naszego spotkania. Absolutnie nie chciałabym, żeby Państwo potraktowali dzisiejsze spotkanie jako pełen wykład czy pełne szkolenie. To jak Państwu pokazałam zaraz na pierwszym slajdzie mamy cały program naszego mini spotkania dzisiejszego, ale na trzecim postanowiłam zacząć od zupełnie innej strony, czyli od przepisu ustawy VAT-owskiej, który nam pokazuje, co to jest próbka i dokładnie ta definicja tutaj jest po to, że my dzisiaj chcemy Państwa zachęcić do tego, żeby uczestniczyć w szkoleniach online'owych, żeby pokazać, że to nic strasznego, że logowanie się nie jest trudne, że mamy jakiś kontakt. Dzień dobry, witam serdecznie. Z założenia dzisiejsze spotkanie jest skierowane głównie dla osób, które jeszcze nie uczestniczyły w webinarach. Oczywiście wiem, że spośród Państwa jest kilka takich, które już wcześniej uczestniczyło, ale dokładnie tak jak jest w definicji ustawy VAT-owskiej, przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie tego towaru, chyba że to zaspokojenie jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać do zakupu promowanego towaru. Oczywiście specjalnie to tutaj włączyłam, cytując artykuł 7 ustawy VAT-owskiej, żeby pokazać Państwu, że dokładnie taki jest cel naszego dzisiejszego spotkania. Czyli chcemy Państwa po prostu zachęcić, chcemy pokazać, że to jest dla ludzi, że wbrew pozorom mam coraz więcej odzewu ze strony uczestników, a prowadzimy webinary już od 20 marca. No nie chcę powiedzieć, że codziennie, ale prawie codziennie. Mam coraz więcej informacji, że jest coraz więcej osób, którym się to bardziej podoba niż stacjonarne szkolenia. Ja oczywiście do końca tak nie mogę powiedzieć, bo ja bardzo sobie cenię na co dzień kontakt osobisty z Państwem. No i że tak powiem, z perspektywy ilości lat, jakie spędzamy ze sobą albo spędzaliśmy na salach szkoleniowych, to dla mnie jest niezwykle istotne to, że jak mówię, to widzę Państwa reakcję. Widzę, że coś jest jasne albo mniej jasne, albo że powinnam powtórzyć. Natomiast coraz częściej od uczestników zajęć online'owych słyszę, że to jest wbrew pozorom dla nich lepsza opcja, bo nie tracą czasu na dojazd, potrafią się bardziej skoncentrować, bo skupiają się tylko i wyłącznie na tym, a nie na żadnych innych atrakcjach, że przekaz jest w miarę jasny i zbliżony do tego, który jest w szkoleniu osobistym i że powolutku jest więcej zalet niż wad. Także dzisiaj będę chciała, no nie w pełnym wymiarze, ale pokazać Państwu tych kilka punktów, które się przydarzyły nam ostatnio w przestrzeni podatkowej, w takiej bardzo skróconej wersji. No nie ukrywam, że trochę chciałabym Państwa zachęcić do tego, żebyśmy spotkali się na całodniowych spotkaniach i z perspektywy tarczy, i z perspektywy VAT-u, i z perspektywy PIT-u, CIT-u i ordynacji podatkowej, bo tych zmian mamy naprawdę coraz więcej. I gdzieś powolutku, jak tylko zakończymy walkę z tarczami, z COVID-ami, wirusami, no to powoli będziemy sobie musieli przypomnieć, że istnieje taka zwykła szara rzeczywistość podatkowa, chociaż zakładam, że również Państwo w wielu sytuacjach no nie mogli jej porzucić, bo przynajmniej ja nie zauważyłam nigdzie przepisu, który by mówił, nie musicie składać JPK-ów albo deklarację VAT, to możecie sobie złożyć w innym terminie. Nawet w obszarze deklaracji rocznych, zeznań rocznych, teoretycznie jest informacja, że możemy je złożyć do końca maja, ale w ustawie się nic nie zmieniło, czyli jest zapis, który tak naprawdę nie mówi, możesz złożyć deklarację do końca maja, tylko mówi, dzień dobry Pani Małgosiu i Panią Jadwigę, też witam wszystkie. Ja tu w ogóle mam pełen podgląd, chciałam powiedzieć. Po pierwsze widzę, ile Państwa jest i chciałam powiedzieć, że dzisiaj nas jest wyjątkowo dużo, co oznacza, że ja będę zachęcać do pytań, ale będę odpowiadać w miarę możliwości naszego krótkiego spotkania. Potem po wyczerpaniu tych kilku podstawowych punktów zrobimy chwilę przerwy, no i znowu odpowiem Państwu na te pytania, które się pojawią na liście. Natomiast bardzo bym prosiła, aby Państwo tego naprawdę nie traktowali jako pełnowymiarowe szkolenie, bo jakby no, to nie cel dzisiejszego
spotkania. Także wracam. Chciałabym w tych kilku punktach powiedzieć o tym, że, przepraszam, wątek z PIT-em rocznym. Teoretycznie połowa ludzi jest przekonana, że jeszcze ma czas. Większość z nich, którzy byli rozliczani na PIT-ie 11, nie ma najmniejszego pojęcia, że dawno jest rozliczoną, ponieważ ten zapis, który zmieniono w pierwszej tarczy, tak naprawdę powiedział tylko tyle. Jak złożysz w maju, to my cię nie ukaramy. Ale absolutnie to nie jest przepis, który jest adekwatny z CIT-em, gdzie powiedzieli, przesuwamy wam termin do złożenia zeznania. Także nasza codzienna praca z podatkami trwa niezależnie. Oczywiście, że mniej się skupiamy na tym, czy zapłaciliśmy na białą listę, czy split paymentem, bo mamy mnóstwo innych ważniejszych rzeczy. Patrz, natychmiast złóż JPK, bo chciałbym to finansowanie z PFR-u. Natomiast no, powolutku gdzieś wyciszają się emocje związane z COVID-em, z przygotowaniem miliarda wniosków. To i trzeba by poukładać naszą wiedzę podatkową, także będę zachęcać do tego, żebyśmy się spotkali w pełnowymiarowym dniu szkoleniowym i z VAT-u, i z PIT-u, z CIT-u. Gdzieś po drodze wróci do nas za chwileczkę PPK, które też no, chwilowo zostało odsunięte, ale nie jakoś na bardzo odległy termin. Więc mam nadzieję, że to nasze krótkie spotkanie dzisiaj przełoży się na to, że będziemy się spotykać dalej nie tylko fizycznie, ale również w wersji online'owej, co nie zmienia, że oczywiście, że każdy z Państwa, który uczestniczył z nami kiedyś w szkoleniach wyjazdowych, a ja na pewno, niezwykle chętnie bym pojechała w jakiś plener po to, żeby porozmawiać i o podatkach, i o miłych zdarzeniach wokół. Mamy 6 punktów, będzie mi, nie ukrywam, trudno zrealizować je w godzinę, tym bardziej, że już zagadałam Państwa chwilę, ale spróbujemy, czyli takie zajawki, musiałabym powiedzieć trywialnie. Najpierw o kosztach podatkowych w 2020 roku, czyli na co trzeba uważać, księgując wydatki w 2020 roku. I mam na myśli białą listę i split payment i ulgę na złe długi. I tutaj bardzo ważna informacja, czeka na podpis prezydenta ustawa, która te przepisy układa i zmienia. Tak naprawdę my czekaliśmy na nią już od stycznia. Ona się w styczniu pojawiła w wersji projektu, natomiast no, COVID nam trochę pokrzyżował plany, ale została uchwalona 6 maja, czeka na podpis, czyli tutaj będzie kolejna zmiana, ale to akurat jest, muszę użyć tego sformułowania, dobra zmiana, bo porządkuje chaos, jaki był zrobiony z perspektywy białej listy i split paymentu. Co więcej, mówi, będziemy to stosować do kosztów już księgowanych od stycznia 2020 roku, czyli jeśli nawet gdzieś mieliśmy wątpliwości, czy mieliśmy dobrze ujęty koszt, czy nie, to tak naprawdę będziemy go mogli zweryfikować raz jeszcze z perspektywy nowej ustawy. Drugi temat, który jest niezwykle ciągle taki budzący emocje, to jest faktura do paragonu z NIP-em, czyli jak zmiana ustawy o VAT wpływa na podatki dochodowe i na naszą rzeczywistość. Czy paragon z NIP-em jest fakturą? Ciągle zadawane pytanie, ja ciągle udowadniam, że tak i nie wszyscy chcą mi uwierzyć. VDEK od lipca dla wszystkich, czy będzie trudniej? No niestety nie mam tutaj dla Państwa dobrej wiadomości, raczej nie będzie łatwiej. Chociaż być może się zdarzy tak, że jednak to będzie przesunięte w czasie. Na razie pojawiła się taka króciutka informacja ze strony ministerstwa dla Dziennika Gazety Prawnej. Natomiast ja po wielu zajęciach z tego tematu zawsze mówię, że im szybciej zaczniemy, tym będzie nam łatwiej później, bo oczywiście, że tendencja naszego narodu jest taka, kiedyś mi to pan fajnie na zajęciach w Warszawie powiedział, ale pani Aniu, dlaczego pani się dziwi, że ja przychodzę na zajęcia z JPK 2 dni przed wejściem? Ja ciągle nie wiem, czy oni tego i tak jeszcze nie zmienią. To oczywiście jest bardzo polskie podejście, natomiast po kolejnych zajęciach właśnie z tematyki VDK mam wrażenie, że im szybciej sobie poukładamy tą wiedzę, tym łatwiej będzie nam wypracować sposoby współpracy z naszymi kontrahentami, tak żebyśmy jednak przebrnęli przez tą zmianę, która nie jest łatwa, no troszkę lżej. Obojętnie, czy ona wejdzie w lipcu, czy wejdzie w październiku, na pewno jest dla nas sporą zmianą merytoryczną. Kolejny punkt, jak odnaleźć się w nowych stawkach VAT, czyli króciutka informacja o tym, że nowa matryca stawek VAT faktycznie przesunięta z kwietnia na lipiec i kasy fiskalne w 2020 roku, czyli co się zmieni, czy te zmiany są już ostateczne. Mam pełną świadomość, że tutaj nie będę wyczerpywać tematów, tylko chciałabym Państwu pokazać, że tematy są trudne i warto się nimi zainteresować. Pierwsza kwestia podstawowa, od której zaczynamy, czyli koszty podatkowe w 2020 roku. Pod nadzorem mamy co do zasady koszty wynikające z transakcji przekraczającej 15 tysięcy złotych, o ile została dokonana między przedsiębiorcami. Czyli tutaj zawsze rozważamy to z perspektywy business to business i już to będę Państwu porysować, przepraszam, już mamy poukładane, mamy.
Nasze koszty będą nas interesować nie wszystkie, co więcej, na 100% odkąd tu mamy B2B, tak? Mamy biznes to biznes, czyli jeśli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności ma wydatek związany z przedsiębiorstwem i płaci innemu przedsiębiorcy. Tu jest nasz problem i tak naprawdę ten problem pojawił nam się pierwszy raz w 2017 roku, czyli pierwszy taki zapis, który mówił, że mamy weryfikować wydatki naszych kontrahentów, wydatki naszej firmy z perspektywy tego, jak zostały zapłacone faktury. Pojawił się już w 2017 roku, natomiast po wprowadzeniu tak zwanej białej listy we wrześniu 2019 roku, ta sytuacja mocno uległa skomplikowaniu, ponieważ przepis wprowadzony wyłącznie w VAT-ie. W VAT-ie nie rodzi żadnych konsekwencji, za to od 1 stycznia 2020 roku rodzi naprawdę sporo zamieszania w ustawach o podatkach dochodowych, w ordynacji podatkowej i tu mamy dosyć niepokojące sankcje, bo jak przepis mówi, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu, to może być naprawdę bardzo dotkliwe finansowo, więc próbowaliśmy się do tego przygotować przez kilka miesięcy. Po drodze zdarzyło się tak, że pan minister wydał objaśnienia podatkowe, które miały wiązać organy skarbowe. No i taki mały niepokojący fragment, że te objaśnienia nie miały nic wspólnego z przepisem, który Państwu za chwilę będę chciała pokazać. Więc jak już się zorientował, że wydał objaśnienia kontralegem, to stwierdził, że w takim razie zmienimy przepisy, żeby te objaśnienia miały podstawę prawną. No i te właśnie przepisy od stycznia zmieniali. To się wydarzyło teraz 6 maja. Jest już ustawa, tak jak mówię, czeka na podpis, czyli tutaj kolejna zmiana w tym obszarze, ale to akurat jest zmiana pozytywna. Żebyśmy w ogóle mogli sobie poukładać, z jakiej perspektywy mamy problem, czyli gdzie się on pojawia, to musimy zacząć od artykułu 4 prawa przedsiębiorców, czyli od artykułu, który nam w ogóle definiuje pojęcie przedsiębiorcy, bo takim pojęciem posługuje się ustawa o PIT i ustawa o CIT, w obszarze, gdzie mówi nam, nie masz kosztu uzyskania przychodu. Także to jak gdyby pierwsza definicja, od której musimy zacząć. Druga to właśnie wynikająca najpierw z prawa przedsiębiorców, a potem z ustawy PIT i CIT, wynikający nakaz dokonywania określonych płatności tylko i wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego. I tu mają Państwo artykuł 19 prawa przedsiębiorców. No i samo ograniczanie zaliczania do kosztów uzyskania wynikające już z artykułu 22p i 15d ustawy o PIT i o CIT. Czyli zaczynamy od tego, żeby zdefiniować, kto jest przedsiębiorcą. I tutaj mamy artykuł 4, który nam mówi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. W praktyce to są podmioty, które mają wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność, albo do KRS-u, do rejestru przedsiębiorców. Przy czym największym mankamentem tego rozwiązania jest tutaj nasz ustęp 2, przy czym oczywiście nie jest to mankament dla nas na co dzień przy prowadzeniu działalności, ale ma mnóstwo skutków w różnych innych ustawach, gdzie ustawa odnosi się do przedsiębiorcy, bo proszę zobaczyć, tu jest powiedziane, że przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. No i czasami się pojawia taki problem, czy jak ja płacę za fakturę dla spółki cywilnej, to płacę przedsiębiorcy, czy nie płacę przedsiębiorcy, bo wspólnicy są przedsiębiorcami, spółka jest podatnikiem w VAT-ie i spółka prowadzi działalność w oparciu o umowę dwóch albo większej ilości wspólników, ale przedsiębiorcą są wspólnicy, a nie spółka. Proszę mi wierzyć, że naprawdę ten fragment budzi, teraz jeszcze szczególnie z perspektywy różnych możliwych do uzyskania wsparć tarczowych, to jest jeden z największych problemów, bo się okazuje, że nasi ustawodawcy się zagubili. Raz mówią przedsiębiorca, raz mówią podatnik. Mają tu Państwo pewnego rodzaju wyzwanie. Niemniej to, kto jest przedsiębiorcą, odpowiedź na to pytanie znajdziemy w artykule 4, co to zasady osoby, które mają wpis do CIDG i KRS rejestr przedsiębiorców. Proszę spojrzeć na to szerzej. Jeżeli ktoś wynajmuje, bo tu jest nasz najczęstszy problem, wynajmuje mieszkanie, garaż, nieruchomość, grunt, to może to zrobić w dwóch formach. Może powiedzieć, wynajmuje to prywatnie, a może powiedzieć, wynajmuje to w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli wynajem jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli ma wpis do CIDG, to jest przedsiębiorcą, ale jeśli wynajmuje to prywatnie, czyli nie zarejestrował się jako przedsiębiorca wynajmujący,
to nie jest przedsiębiorcą. I oczywiście z perspektywy tej definicji to nie jest jakaś tragedia, ale z perspektywy ustaw podatkowych, które mówią, kiedy kto nie ma kosztu uzyskania przychodu. I mówią o transakcji, o której mowa w artykule 19. Proszę spojrzeć artykuł 19 prawa przedsiębiorców. Jedno wcześniej, przepraszam. Coś mnie nie słucha. Już przepraszam Państwa, już będę zaraz przygotowana. I jeszcze jedno wcześniej. Artykuł 19 prawa przedsiębiorców mówi tak. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, czyli tu mamy nasze pierwsze li, w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca. Tu ewidentnie mamy w artykule 19 ograniczenie dotyczące transakcji między przedsiębiorcami. Druga część tego przepisu mówi oraz jednorazowa wartość transakcji, przy czym jednorazowa wartość transakcji nie doczekała swojej definicji. Mamy tutaj tylko wyjaśnienia ministerstwa, które najczęściej każą nam się odnosić do umowy, ale naprawdę ilość wątpliwości w tym obszarze rośnie z każdą następną interpretacją. Niemniej problem mamy tylko wtedy, kiedy mamy transakcję business to business i to transakcję, której wartość przekracza 15 tysięcy złotych. I tu znowu pojawia się problem, ponieważ przepis wyraraźnie stanowi, że po pierwsze to 15 tysięcy jest bez względu na liczbę wynikających z tej transakcji płatności. Tak, nie ma znaczenia ile jest faktur, ile jest płatności. Znaczenie ma, przepraszam, wartość transakcji. I jeśli ta przekracza 15 tysięcy, to płatność taka ma być dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Ja zawsze Państwu dla spokoju jeszcze dorysowuję kreskę, ponieważ tak naprawdę dalej jest napisane lub równowartość tej kwoty. I tak naprawdę intencją ustawodawcy było równowartość wtedy, kiedy transakcja jest podana w walucie. Ale ponieważ niektórzy urzędnicy czytają ten przepis nie globalnie, tylko tak mega literalnie, no to już dokładam tą kreskę. Mówię, o jeden grosz nie będę się z Państwem przepychać. Jak ktoś w urzędzie ma mieć problem, dlatego że jest transakcja na równe 15 tysięcy, to ja dla Państwa na spokoju powiem 15 tysięcy lub równowartość tej kwoty, ale tak naprawdę intencja była taka, że chodzi o transakcję, która przekracza 15 tysięcy złotych. Czyli sam artykuł 19 ustawy nam to definiuje. Mówi, te transakcje powinny być dokonane za pośrednictwem rachunku płatniczego. I ten artykuł jest powołany w wielu ustawach, i PIT-ach, i VAT-ach, przy czym raz odnosimy się do kwoty, o której mowa w ustępie drugim, do naszych 15 tysięcy, a raz odnosimy się do transakcji, o której mowa w artykule 19. W zależności od tego, w jakim miejscu ustawy będziemy odnosić się do artykułu 19, musimy się dokładnie przyjrzeć, czy ten artykuł odnosi się do transakcji, czy odnosi się do kwoty, o której mowa, bo to będzie miało dosyć istotne znaczenie. No i teraz pierwszy przepis, który jest dla nas najbardziej niepokojący, to 22p ustawy o PIT. On oczywiście ma odpowiednik 15d ustawy o CIT. Już dzisiaj dla potrzeb naszych zajęć nie cytowałam go, tam jest dosłownie minimalna jedna różnica, natomiast intencja i istota tego przepisu jest taka sama, czyli wyłączamy niektóre wydatki z kosztów uzyskania tych podatkowych, bo zostały zapłacone inaczej niż tego oczekuje nasz ustawodawca. I 22p do tego fragmentu funkcjonował już od 2017 roku, więc to nie jest nowy przepis. To jest przepis, który mówi, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodu kosztów tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, i tu proszę zobaczyć, tu mamy transakcję określoną w artykule 19, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Czyli mówimy o transakcji, która jest między przedsiębiorcami i o transakcji, której wartość przekracza 15 tysięcy i dla porządku dokładam lub jest równa 15 tysięcy. Ten przepis znamy, tak naprawdę od wielu już lat sprawdzamy, albo przynajmniej powinniśmy sprawdzać, czy jeśli transakcja przekracza 15 tysięcy, to jest ona zapłacona przelewem, kartą albo w inny sposób za pośrednictwem rachunku płatniczego, bo jeśli nie, to powinniśmy taki wydatek wyłączyć z kosztów podatkowych. Oczywiście dyskusyjne jest wszystko związane z usługami ciągłymi, najmu.
tego w tej chwili nie rozwiążemy. Mamy interpretację w jedną i w drugą stronę. Natomiast to, co nam się zmieniło w 2020 roku, to ustęp, to punkt drugi i punkt trzeci. Najpierw w punkcie drugim powiedziano, jeżeli masz transakcję pomiędzy przedsiębiorcami powyżej 15 tysięcy, bo proszę zobaczyć, to mamy w części wspólnej, a w drugim punkcie powiedzieli nam, jeśli ona została dokonana przelewem, czyli tylko taka nas interesuje, która przelewem, więc jak kartą, to nie ma dla nas znaczenia, na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, czyli tak zwanej białej liście, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług potwierdzonych fakturą, dokonywanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Proszę zobaczyć, ile tutaj jest warunków. Najpierw jest powiedziane, że mówimy o transakcji między przedsiębiorcami, bo to jest transakcja z artykułu 19, co więcej taka, która przekracza 15 tysięcy. Potem wiemy, że mamy ją zapłacić za pośrednictwem rachunku płatniczego, a potem dowiadujemy się, że jeśli zapłaciliśmy ją przelewem, ale na podstawie faktury wystawionej przez VAT czynnego, to nie mamy kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, o ile zapłaciliśmy ją na rachunek inny niż znajdujący się na białej liście. No i tu oczywiście powinnam zrobić przydługi wstęp dotyczący białej listy. Zakładam, że gdzieś ten temat jest już u Państwa poukładany, artykuł 96b ustawy VAT-owskiej. We wrześniu 2019 powiedział, szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi rejestr podatników VAT. Nie powiedział rejestr podatników VAT czynnych, powiedział rejestr podatników VAT. Więc po pierwsze tam mamy wszystkich VAT-owców, którzy są zarejestrowani, a zarejestrowani mogą być jako VAT czynni albo jako VAT zwolnieni. Co to dla nas oznacza? Że jeżeli ktoś jest VAT zwolniony i się nie zarejestrował, to jego nie ma na białej liście, a jak go nie ma na białej liście, to nie ma na białej liście również jego rachunku bankowego. Ale jak dokładnie przeczytamy ten przepis, to zobaczymy, że to nie jest dla nas problemem, bo problemem jest dopiero taka sytuacja, kiedy otrzymaliśmy fakturę od podatnika VAT czynnego. VAT czynny niewątpliwie jest na białej liście i dopiero wtedy się zastanawiamy, czy rachunek bankowy, na który mamy zapłacić, jest na białej liście. Przy czym znowu, jak dokładnie przeczytamy przepis, to nie interesuje nas, czy to jest rachunek tej osoby, która nam wystawiła fakturę, tej firmy, która nam wystawiła fakturę, tylko interesuje nas, czy rachunek wskazany na fakturze do zapłaty znajduje się na białej liście. Jest dla nas wszystko jedno, czyj to jest rachunek, bo jest dopuszczalna przecież cesja wierzytelności. Jest możliwe, że ktoś wskazał rachunek swój, ale w banku i to jest rachunek bankowy, a nie jego własny. Na marginesie tego rachunku na 90% nie znajdą Państwo na białej liście, ponieważ dla odmiany prawo bankowe mówi, rachunki własne banków nie podlegają zgłoszeniu. Czy wartość 15 tysięcy obejmuje kwotę netto czy brutto? Wartość transakcji, czyli 15 tysięcy brutto, bo my nie rozważamy, czy to jest netto czy brutto, tylko wartość transakcji oznaczamy jako wartość, którą jesteśmy zobowiązani do zapłaty, albo ktoś nam jest zobowiązany do zapłaty, jak najbardziej wartość brutto. Wracam do naszego przepisu, który mówi, nie masz kosztu. Nie masz kosztu, jeśli płacisz jako przedsiębiorca innemu przedsiębiorcy za transakcję powyżej 15 tysięcy, nawet jeśli faktura jest na 1000 zł, ale dotyczy transakcji powyżej 15 tysięcy, jeśli płacisz ją przelewem, jeśli płacisz ją na podstawie faktury wystawionej przez VAT czynnego i nie masz kosztu dopiero wtedy, jeśli zapłacisz ją na rachunek inny niż na białej liście, obojętnie do kogo ten rachunek należy. Oczywiście za chwilkę pojawi się przepis, który pozwoli nam to uratować, mówiąc chyba, że złożysz tak zwany donosik, czyli dokument, który się nazywa ZAFNR i w którym mamy ewentualnie poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego o tym, że zapłaciliśmy wprawdzie przelewem na podstawie faktury od VAT czynnego, ale na rachunek, którego nie było na białej liście. Ustęp czwarty tego artykułu mówi, możesz się uratować, jak złożysz donosik. No oczywiście absurdem tego ustępu czwartego, już patrzę, czy go tutaj Państwu dałam, na 9 slajdzie. Jest absurdem jest to, że my mamy na dzisiaj, dopóki nie wejdą te przepisy ustawy z 6 maja, to dokument, ten dokument ZAFNR złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.
no nie ma takiej możliwości po wielokroć, żebyśmy takiego odkryli, więc ta zmiana z maja właśnie po pierwsze zmienia termin 3 dni na 7, ale to jeszcze nie weszło. Po drugie mówi, naczelnik Urzędu Skarbowego podatnika, czyli mój, no to zakładam, że ja wiem, kto jest moim naczelnikiem Urzędu Skarbowego, a po drodze jeszcze zdarzyła się ustawa covidowska, która powiedziała, że w czasie epidemii mamy na to nie 3 dni i nie 7, jak nam zmieni ustawa, tylko 14, więc tutaj naprawdę sytuacja jest mocno dynamiczna. Więc wracając do naszej białej listy. Nie mam kosztu, jak płacę jako przedsiębiorca innemu przedsiębiorcy. I uwaga, dlaczego to podkreślam? Czyli nie mam problemu, jeśli płacę komuś za fakturę, kto nie jest przedsiębiorcą, nie ma wpisu do CEIDG ani do KRS-u, czyli na przykład wynajmującemu, bo to w ogóle nie jest ta transakcja. Ale powiem Państwu, że próbuję to ludziom wytłumaczyć od września i to się nie spotyka do końca z pełnym zrozumieniem, a już na pewno się nie spotyka ze zrozumieniem w dużych firmach, które mają płacić za wynajem swoich lokali osobom fizycznym. Mówią, nie zapłacę Ci, bo Twojego rachunku nie ma na białej liście. No mojego rachunku nie ma na białej liście z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie mam rachunku firmowego, a po drugie, że na przykład nie jestem podatnikiem VAT czynnym, więc w ogóle nie mam mnie na białej liście. Tu oczywiście jest możliwych mnóstwo wyjątków i wariacji, ale to nie na dzisiejsze krótkie spotkanie. Natomiast jeżeli płacę na podstawie faktury VAT zwolnionemu, nie mam problemu. Jeśli płacę nie przedsiębiorcy, nie mam problemu. Jeśli płacę za transakcję mniejszą niż 15 tysięcy, nie mam problemu. Ale jak zapłacę na rachunek, którego nie ma na białej liście, to też mogę się uratować poprzez złożenie odpowiedniego zawiadomienia ZAF NR. Mamy jeszcze trzeci stopień wtajemniczenia w tym samym przepisie. Czyli mamy przepis, który mówi, pomimo zawarcia na fakturze wyrazów mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z artykułem 106e ustęp 1 punkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli ta faktura została zapłacona z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, wówczas też nie mam kosztu uzyskania przychodu, ale tu znowu najpierw mam biznes to biznes, potem mam transakcję powyżej 15 tysięcy, potem mam fakturę od VAT czynnego, bo żebyśmy w ogóle mówili o mechanizmie podzielonej płatności, muszę mieć VAT na fakturze. Potem na tej fakturze muszę mieć adnotację mechanizm podzielonej płatności, ale tylko adnotację napisaną zgodnie z przepisem, czyli tylko w takiej i wyłącznie sytuacji, czyli teraz chciałabym szybciutko powiedzieć, kiedy musimy napisać na fakturze mechanizm podzielonej płatności. Musimy, nie chcemy, bo milion osób w naszym kraju pisze, bo im się podoba, tylko musimy. Wtedy, kiedy wystawiamy fakturę dla podatnika, nie jest powiedziane podatnika VAT czynnego, czyli również dla lekarza, wtedy, kiedy wartość faktury brutto przekracza 15 tysięcy złotych i tym razem nie transakcja, a wartość faktury i dodatkowo wtedy, kiedy na tej fakturze chociaż jeden towar albo usługa pochodzą z załącznika numer 15. Dopiero jak te trzy przesłanki są spełnione łącznie, to wtedy musimy na fakturze napisać i nie MPP, nie split payment, tylko całe wyrazy, mechanizm podzielonej płatności. I jeśli dostajemy taką fakturę, na której zgodnie z przepisem jest zrobiona ta adnotacja mechanizm podzielonej płatności, to wówczas nie będziemy mieć kosztu uzyskania, o ile taką fakturę zapłacimy z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Także bardzo proszę pamiętać, że tutaj ten przepis naprawdę ma mnóstwo, jest bardzo naszpiegowany przesłankami. Banki same już na podstawie rachunku sprawdzają, czy są czynne i czy konto znajduje się na białej liście. Jak nie, to przelew odrzuca. No to myślę, że niektóre banki, bo ja raczej widziałam, że banki mnie pytają, czy chciałabym sprawdzić, albo że mogę. No nie może mi bank odrzucić przelewu z automatu z całym szacunkiem, ponieważ ja być może na przykład właśnie płacę na rachunek banku, który nigdy nie będzie na białej liście i muszę tak zrobić, bo tak mam w umowie. No bank nie powinien odrzucać przelewu, powinien mi dać ostrzeżenie. Powiem szczerze, że nie spotkałam się na razie z odrzuceniem. Jak zapłacić za transakcję powyżej 15 tysięcy, gdy nie ma rachunku na białej liście? Pani Ewo, no dokładnie tak jak zawsze, tylko natychmiast złożyć zawiadomienie ZAF NR. Jeśli wejdzie, czyli to taki, ten taki donos, uwaga, drogi Urzędzie Skarbowy, zapłaciłam na inny rachunek niż jest na białej liście, tylko teraz mamy na to 14 dni w sytuacji, kiedy jest epidemia, normalnie mieliśmy 3, jak wejdzie ustawa z 6 maja, to będziemy mieć na to 7 dni, ale po drodze jeszcze jedna rzecz się zmieni, mianowicie
Jeżeli wejdzie ta nowa ustawa, to jeśli nawet nie będzie go na białej liście, a będzie się dało zapłacić z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to wówczas po tej zmianie, która ma wejść od lipca, ale ma też ratować koszty od stycznia, będziemy mieć taki koszt uratowany. Natomiast jeśli nie ma rachunku na białej liście, to to nie oznacza, że my nie możemy zapłacić. Płacimy na taki, jaki jest podany, ale pilnujemy, żeby w odpowiednim terminie złożyć dokument ZAF NR. Oczywiście tam jest mnóstwo kolejnych problemów z tym dokumentem, no ale to myślę, że nie na dzisiaj. Czy pro forma można zapłacić podzieloną płatnością, czy tylko na podstawie faktury zaliczkowej? Od 1 listopada 2019 my możemy po pierwsze zapłacić zbiorczo wiele faktur ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a po drugie została wprowadzona taka opcja, żeby płacić faktury zaliczkowe i wtedy zamiast numeru faktury wpisujemy zaliczka i tak naprawdę pro forma nie jest niczym innym jak zaliczką i KIP odpowiada na to pytanie i są wyjaśnienia, że jeśli Państwo będą płacić pro formę i napiszą tam zaliczka, a jeszcze do tego sobie wpiszą numer pro formy, to jak najbardziej możemy to również zapłacić z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Stała obsługa zgodnie z podpisaną umową, faktura wystawiana co miesiąc w jednakowej kwocie. Jak traktować takie usługi do płatności? Powiem tak, no to oczywiście zależy, na którą interpretację urzędu spojrzymy, bo jeżeli spojrzymy na tą dziwną interpretację ogólną z 22 listopada zeszłego roku, gdzie pan minister powiedział, przy usługach ciągłych sumujemy, jak przekroczymy wartość poszczególnych faktur czy usług na poziomie 15 tysięcy, to to już jest transakcja 15 tysięcy i musi być każda zapłacona przelewem, no to mimo, że to jest zadziwiające i rzecz oparta była, ta interpretacja była oparta na umowie najmu, no to martwiłabym się i powiedziałabym, że przelewem najlepiej w ogóle, może inaczej, tak odpowiem pani. Wariant idealny, wszystko płacimy przelewem na białą listę i split paymentem. I wtedy w ogóle się o nic nie martwimy. No tylko oczywiście wiadomo, że nie zawsze tak się da. Myślę, że generalnie od tego 2017 roku powinniśmy odchodzić od płatności gotówkowych. Natomiast ja zawsze mówię, że jak ktoś pani przyniesie gotówkę, to nie pani nie powie, że pani jej nie przyjmie, ale to ten ktoś ma problem, a nie pani, bo z jednej strony artykuł 19 prawa przedsiębiorców mówi przyjmowanie i dokonywanie płatności, no ale sankcja jest tylko za dokonywanie płatności, a nie za przyjmowanie. Gdybym przyjęła metodę ostrożności, to powiedziałabym, że to faktycznie jest jedna umowa i po iluś miesiącach przekracza 15 tysięcy. Natomiast już po tej interpretacji było mnóstwo interpretacji indywidualnych, która mówiła, że to jest osobna usługa za każdy miesiąc. Tutaj nikt tego nie jest w stanie jednoznacznie rozstrzygnąć. Co innego mówił minister w odpowiedzi na interpelację poselską, co innego napisał potem w interpretacji ogólnej. Co zrobić, jeśli zapłacono za fakturę pro forma podzieloną płatnością na rachunek, którego nie ma na białej liście? Pani Ewo, powiem tak, poczekać cierpliwie do 1 lipca, ale oczywiście to mówię dlatego, że już wiem, że ta ustawa jest uchwalona. Główna zmiana w tej ustawie, która czeka na podpis, jest taka, że jeśli pani zapłaciła split paymentem na rachunek, którego nie ma na białej liście, to ta transakcja jest kosztem uzyskania, czyli każda taka płatność zrobiona od 1 stycznia 2020 będzie uratowana, no tylko musi wejść ta nowa ustawa. Oczywiście inaczej na dzisiaj nie ma pani kosztu uzyskania przychodu. Banki sugerują, że konta nie ma na białej liście nawet na przelewy podatkowe. No powiem tak, no niestety nie jestem w stanie odpowiadać za banki. Mam wrażenie, że jak poziom obsługi i jakość obsługi w bankach jest coraz słabsza. Natomiast no, trudno przy przelewie podatkowym rozważać o rachunku na mówić o rachunku na białej liście. Tak? Także sugerować mogą co chcą, natomiast pod żadnym pozorem moim zdaniem nie powinny blokować przelewu. A gdy na proformie nie ma MPP, a po zapłacie na zaliczkowej pojawiło się MPP, to jak to traktować? No to panie Jerzy, mamy problem wtedy. To tak naprawdę powiem tak, może inaczej. Jeszcze oczywiście ja naprawdę muszę się pilnować w miarę czasu i ograniczać. Problem jest taki, że to, czy na fakturze jest napisane MPP, czy nie, to z perspektywy zapłaty nie ma dla Państwa znaczenia, jeśli chodzi o VAT, bo w VAT-ie nie jest napisane, jeśli na fakturze masz oznaczenie MPP, tylko w VAT-ie jest powiedziane, jeśli faktura przekracza 15 tysięcy, jest tam chociaż jeden towar z załącznika numer 15, wówczas masz ją zapłacić z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Ale inaczej jest w podatku dochodowym. Ten przepis, który Państwu teraz cytuję, mówi wprost. Jeśli na fakturze jest adnotacja mechanizm podzielonej płatności, więc jak na proformie nie ma, a widzi Pan, że tam jest cokolwiek z załącznika numer 15 i faktura ma więcej niż 15, to na pewno bym ją tak zapłaciła. Jeśli Pan ją zapłacił inaczej, potem Pan dostanie fakturę,
która ma taką adnotację, no to obawiam się, że na dzisiaj jedynym wyjściem jest zapłata ponowna i odzyskanie kasy, bo teoretycznie nie spełnił Pan przesłanki, albo właśnie spełnił Pan przesłankę z 22P, ustęp 3, czyli pomimo zawarcia takiej adnotacji nie zapłacił jej Pan z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Czy jak wejdzie w życie nowa ustawa, płacimy wszystko w MPP, to trzeba sprawdzać rachunki na białej liście i drukować potwierdzenie? No właśnie nie. Czyli jeśli wejdzie ta ustawa, ona mówi, nawet jak zapłaciłeś na rachunek, którego nie ma na białej liście, ale zapłaciłeś to z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to koszt jest kosztem. I to, nie ukrywam, nam znacznie ułatwi, bo tak naprawdę to, czy jesteśmy w stanie zrobić przelew MPP, czy nie, dowiemy się już po przelewie, bo albo kasa pójdzie i zostanie zaksięgowana na rachunku VAT, albo wróci, a na pewno nie musimy drukować potwierdzeń i nie musimy się martwić białą listą. Co z płatnościami dla rolników ryczałtowych? No tak naprawdę trochę trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jest mocno ogólne, czyli nie wiem, czy Pani pyta, z której perspektywy, ale rolnik ryczałtowy na pewno nie jest przedsiębiorcą, tak? Czyli z perspektywy podatku dochodowego absolutnie to nie jest nasz problem, ale oczywiście musimy zapłacić mu przelewem. Czy kompensata to faktura będzie uznawana za koszt? Jest wyraźny przepis z perspektywy split paymentu. Nie, my mówimy cały czas o przelewie, czyli jeśli mamy się martwić tym, czy mamy koszt, czy nie, to martwimy się tylko wtedy, jeśli przelew zrobiliśmy inaczej, niż wymaga od nas tego przepis. Czyli przy kompensacie rozumiem, że martwimy się dopiero ewentualną nadwyżką, no bo zazwyczaj kompensata to nie jest 1:1, tak? Także nie mamy kosztu tylko i wyłącznie wtedy, to tu podsumowuję ten wątek, bo musimy przejść dalej, kiedy mamy transakcję między przedsiębiorcami powyżej 15, płacimy przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez VAT czynnego i nie zapłacimy jej na białą listę, albo mamy na fakturze adnotację prawdziwie zrobioną, porządnie zrobioną mechanizm podzielonej płatności i nie zapłaciliśmy jej w ten sposób, wówczas nie mamy kosztu, natomiast kompensata nie jest zapłatą, kompensata zwalnia nas z zobowiązania, ale nie jest zapłatą, a już na pewno nie jest zapłatą przelewem, więc nie rzutuje nam na nasze koszty uzyskania przychodu. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Oczywiście potem mamy dalej artykuł 22p, który mówi, ale jak zapłaciłaś inaczej niż trzeba, to musisz wyjąć z kosztów, a jak Ci braknie kosztów, to musisz dać do przychodu, ale ten przepis Państwo już znają, bo on jest identyczny, jak był dotychczas, dotyczący tylko i wyłącznie samego sposobu regulowania zapłaty za fakturę, także tutaj nam się nic nie zmieniło. Tu Państwu na 9 slajdzie, że musimy złożyć ZAW NR, już o tym rozmawialiśmy, oczywiście to samo jest nam potrzebne z perspektywy ordynacji podatkowej, bo tam też wprowadzono odpowiedzialność solidarną, jak nie zapłacimy takiej faktury, która powinna być zapłacona w określony sposób, czyli na białą listę, to tam również możemy ponosić odpowiedzialność solidarną za niewpłacony VAT przez kontrahenta. Także myślę, że niestety ten wątek na czas próbki muszę dzisiaj już zamknąć, natomiast no sami Państwo widzą, że tam jest milion problemów i ta nowa ustawa nam bardzo dużo poukłada. Natomiast myślę, że gdzieś tam warto sięgnąć i samemu sobie te przepisy poukładać albo się spotkać i przedyskutować. Tym bardziej, że jeszcze o tyle oczywiście zachęcam na to spotkanie z podatków dochodowych, że mamy tam również ulgę na złe długi, która no gdzieś zaczęliśmy sobie ją przyswajać początkiem roku, no ale epidemia spowodowała, że wszyscy zajęliśmy się czymś innym, a te przepisy obowiązują, tak? Te przepisy nas powoli w kwietniu zaczynają dotykać, bo w kwietniu pojawią się pierwsze faktury, które są nieuregulowane, dla których termin płatności plus 90 dni właśnie minął i naraz się okaże, że prawdopodobnie może się zdarzyć, że mamy źle ustaloną zaliczkę na podatek dochodowy. Tamten temat muszę porzucić. Szybciutko fakturka do paragonu z numerem NIP, czyli najnowsze zmiany w przepisach dotyczących fakturowania, tym razem ustawa o VAT. W ustawie o VAT mamy artykuł 106b, który od zawsze nam mówi, jak Twoim kontrahentem jest podatnik, musisz mu wystawić fakturę. Jak masz sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, musisz wystawić fakturę. Jak masz wewnątrzwspólnotową dostawę, musisz wystawić fakturę. Jak ktoś Cię poprosi o fakturę, a jest osobą fizyczną, musisz mu wystawić fakturę na jego żądanie. I ten przepis jest jak gdyby, no z nami już mnóstwo lat w tej wersji od 2014 roku. Natomiast 1 stycznia 2020 w ustawie o VAT pojawiła nam się zmiana wprowadzona właśnie w tym artykule 106b, gdzie dołożono nam ustęp 5, 6 i 7. Już patrzę, czy ja go Państwu tu przygotowałam jak najbardziej. I w największym skrócie powiedzieli nam tak, oczywiście możesz zawsze wystawić fakturę do paragonu, ale jeśli będziesz wystawiać fakturę do paragonu dla podatnika, i tu oczywiście zupełnie nowa definicja,
ponieważ podatnik tym razem zgodnie z artykułem 15 ustawy o VAT. Podatnik podatku lub podatnik podatku od wartości dodanej, czyli taki, który prowadzi działalność, ale również taki, który wynajmuje, rolnik, wolny zawód, definicja z artykułu 15 ustawy o VAT, definicja podatnika jest znacznie szersza niż definicja przedsiębiorcy w artykule 4 prawa przedsiębiorców. No i tu się pojawia nowy przepis, który mówi, owszem, jak wystawiasz fakturę dla podatnika na podstawie paragonu, to możesz to zrobić wyłącznie, jeśli na tym paragonie był NIP nabywcy. Tu oczywiście zawsze pojawia się mój ulubiony dowcip, czyli ktoś kiedyś mi na zajęciach powiedział, że przecież na paragonie jest zawsze NIP, dlatego dodaję ten NIP nabywcy. Oczywiście na paragonie jest zawsze NIP tego, który wystawia paragon. Przepis nam o tyle skomplikował życie, że część kas fiskalnych w ogóle nie jest do tego przystosowana, część jak najbardziej. Co więcej, wprowadził oczywiście sankcje. W naszym kraju jak nie ma sankcji, to nie ma przepisu, więc powiedział, jeśli wystawisz fakturę do paragonu bez NIP-u, to my ci dołożymy 100% sankcji, no chyba, że jesteś taksówkarzem, to my ci jednak odpuścimy, taksówkarz może nadal wystawiać faktury do paragonu bez NIP-u. Ten przepis wszedł w życie 1 stycznia 2020, był tam też przepis przejściowy, który powiedział i dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej od dnia 1 stycznia 2020 roku, natomiast no, ten przepis wprowadził gigantyczny chaos na rynku, ponieważ po pierwsze, mój ulubiony slajd co do zasad ewidencjonowania sprzedaży u nas w kraju. Część firm robi tak, że już na wejściu pyta firma czy fizyczny, jak firma to faktura, jak fizyczny to kasa fiskalna, ale część firm ewidencjonuje całość sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, bo jak to zawsze Państwu rysuję, przy kasie fiskalnej zawsze stoi człowiek. Ja tylko nie wiem na razie, czy on jest Janem Kowalskim, czy jest Janem Kowalskim reprezentującym firmę X. Więc część firm robi tak, że całość sprzedaży jest ewidencjonowana przy użyciu kasy, a następnie wystawiamy fakturę do paragonu. No i tu nam się właśnie zmieniło, że od 1 stycznia 2020 dla podatnika faktura dla paragonu tylko wtedy, jeśli na tym paragonie był jego NIP. Więc dalej muszę prowadzić tą samą diagnozę. Jeśli moja kasa fiskalna pozwala na wprowadzenie NIP-u, to i tak muszę powiedzieć, napisać kartkę, uprzedzić, że jak będziesz chciał fakturę, to powiedz wcześniej. A jeśli moja kasa nie pozwala na wprowadzenie NIP-u, to tym bardziej wracam do punktu A, czyli każdą jedną osobę muszę zapytać, firma czy fizyczny. Myślę, że po jakichś 5 miesiącach obowiązywania tego przepisu ludzie powoli odkrywają, że tak, po pierwsze, ktoś, kto nie chce im wystawić faktury, nie jest przestępcą. I teraz oczywiście pytanie pana Pawła, czy paragon z NIP-em na kwotę do 450 może wystawić zwykłą fakturę, a jak nie może, to z jakiego przepisu wynika ten zakaz? Już panie Pawle opowiadam. Opowiem troszeczkę od tyłu, czyli moją ulubioną anegdotkę. Proszę sobie wyobrazić, że wystawia pan zwykłą fakturę, taką jak ten dotychczas. Nie mówimy teraz o paragonie do 450 zł, tylko o zwykłej fakturze. I wystawił pan tą fakturę, klient ją dostał, po czym za 3 dni przychodzi do pana i mówi, panie Pawle, proszę mi wystawić fakturę do faktury. Na razie pomijamy paragon. Daję głowę, że u większości z Państwa w tej chwili dochodzi do pewnej konsternacji, no i każdy się zastanawia, no jak mam wystawić fakturę do faktury, jak już masz fakturę. No teraz proszę spojrzeć na artykuł 106e ustęp 5 punkt 3. Ci z Państwa, którzy się ze mną widzieli, wiedzą, że ja męczę numerkami, ale ja tymi numerkami Państwa męczę po to, żeby Państwo wiedzieli, gdzie sięgnąć i gdzie poszukać. Nie robimy egzaminu na koniec, nie oczekuję, że będziemy je wymieniać w środku nocy, ale to nam ułatwia. Co nam mówi artykuł 106e? To jest w ogóle artykuł, który mówi, co to jest faktura, czyli kiedy faktura jest fakturą, jakie musi mieć 15 elementów, kiedy musi mieć coś napisane dodatkowo, kiedy czegoś nie może mieć napisane. A tutaj w artykule 106e ustęp 5 punkt 3 jest napisane, kiedy czegoś może nie mieć napisanego, czyli kiedy dokument może nie zawierać danych nabywcy, co do zasady, danych nabywcy z wyjątkiem numeru NIP, numer NIP musi być, jeżeli sprzedajemy podatnikowi i taki kwitek albo taki dokument bez danych nabywcy, o ile zawiera numer NIP-u nabywcy, plus wszystkie inne dane na fakturze, może też nie zawierać rozbicie na netto VAT brutto dla poszczególnej pozycji, byle w podsumowaniu była kwota VAT-u w podziale na stawki. I ten przepis co mówi? Faktura może nie zawierać. W przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł, danych nabywcy, oczywiście no, danych nabywcy, o których mowa, tak?
Trójka to jest właśnie, to są dane nabywcy, 8, 9, 11, 14 to jest to rozbicie netto wad brutto. Punkt, czyli tak, artykuł 106f ustępie pierwszym w punkcie czwartym mówi NIP nabywcy. No i tutaj nam nie wyłączyli NIP-u nabywcy. I tak naprawdę dochodzimy do stanu. Ten przepis obowiązuje od 2014 roku, czyli już naprawdę długo, ale większość narodu go wyparła, bo nie było takiego problemu. Teraz pojawił się problem o tyle, że jeżeli moja kasa fiskalna pozwala na wprowadzenie NIP-u, to ja daję człowiekowi do 450 zł paragon z NIP-em, który de facto jest fakturą. To, że niektórzy mówią o niej faktura uproszczona, to jest tylko kwestia języka potocznego. Ona się nigdzie nie nazywa fakturą uproszczoną. Ona jest fakturą i tu pojawia się problem, bo jak sobie to uświadomimy, to zapytamy, co w takim razie, od kiedy wystawiamy fakturę do faktury? Powiem panu tak, nie ma zakazu, ale jest niezwykle niebezpieczny artykuł 108 ustawy VAT-owskiej, który mówi, jak wystawisz fakturę, to musisz z niej zapłacić VAT, nawet jak to jest pusta faktura, czyli niedokumentująca sprzedaży, bo faktura dokumentująca sprzedaży to jest ten paragon z kasy fiskalnej z NIP-em, bo ma wszystkie dane, które są niezbędne do uznania dokumentu za fakturę. Więc to nie jest tak, że jest zakaz, ale jeśli pan wystawi fakturę do faktury, to znaczy, że pan wystawił pustą fakturę i trzeba z niej zapłacić VAT i takie jest stanowisko ministerstwa, więc tu absolutnie to nie jest kwestia zakazu, tylko konsekwencji tego. Mam nadzieję, że to jest jasne. Paragon posiadający NIP nabywcy do 450 z adnotacją, że dokument nie jest fakturą uproszczoną. Czy to jest zgodne z przepisami? Nie. Absolutnie nie. Zupełnie nie wiem w ogóle, po co taka adnotacja. Po pierwsze, tak jak wspomniałam, nie mamy pojęcia faktury uproszczonej. Po drugie, artykuł 106 ust. 5 punkt 3 mówi wyraźnie, że to jest faktura, kropka. Więc jeśli chciałby ten sprzedający, żeby to nie była faktura, to musiałby ten paragon być pozbawiony jeszcze jakiegoś elementu, który determinuje to, że ona jest fakturą. Na przykład mógłby nie mieć NIP-u na sprzedawcy, no ale to jest niemożliwe. Mógłby nie mieć VAT-u, czyli tylko brutto kwotę. To wtedy to nie będzie faktura, bo nie ma wszystkich elementów faktury. Natomiast taka adnotacja przy paragonie, który ma wszystko, wszystkie elementy, jest absolutnie niczym nieuzasadniona. Jak zapłacić paragon z NIP na 450 przelewem, jak nie ma numeru konta bankowego na paragonie? Ale dlaczego chcielibyśmy ten paragon płacić przelewem, jak on jest, że tak powiem, zazwyczaj zapłacony kartą albo gotówką, tak? Czemu ten paragon, nie bardzo rozumiem. Oczywiście jeżeli chcemy zapłacić przelewem i ktoś nam poda w innej formie numer rachunku, to jak najbardziej możemy go zapłacić przelewem, natomiast najczęściej płacimy gotówką albo kartą, jeśli to się dzieje przy kasie, a jeśli to jest sprzedaż wysyłkowa, no to zazwyczaj mamy podany albo PayPal, albo Blik, albo inną, że tak powiem, inny sposób zapłacenia przelewem. Pani Dorotku, nie bardzo rozumiem, ale na pewno doczekam wyjaśnienia. Według przepisu jest paragon został uznany za fakturę, o której mowa w 106, ja rozumiem, 106H ustęp 4. Pytanie, czy strony transakcji mogą nie uznać tego paragonu za fakturę? Jeszcze raz, panie Pawle, no nie mogą, bo to nie my decydujemy o tym, czy my uznamy, czy nie. Ja wiem, że tam jest sprzeczność i nawet nie wiem, czy nie dałam państwu poniżej tego 106H, nie, bo uznałam, że to już jest, że nie zdążymy w tym momencie. Natomiast faktycznie w 106H jest powiedziane, 106H to jest artykuł, który mówi o wystawianiu faktury do paragonu. I mówi fakturę do paragonu, spinasz i tak dalej, a wyraźnie w ustępie czwartym mówi nie wystawiasz faktury do paragonu, który został uznany za fakturę zgodnie ze 106E ustęp 5 punkt 3. Proszę pamiętać, że to nie my uznajemy. Jeszcze raz, jak sobie literalnie przeczytamy 106E, faktura może nie zawierać, to jest faktura. To, że potem w 106H piszą, że on został uznany, to został uznany przez ustawodawcę, nie przez nas. Także ja uważam, że absolutnie nie. Jakie jest znaczenie słów został uznany za fakturę wystawioną zgodnie ze 106H? No właśnie został uznany przez ten przepis. Czyli proszę sobie wyobrazić pierwszą sytuację. Przedsiębiorca kupuje coś na kasie fiskalnej, podaje swój NIP i ta transakcja jest na 1000. Ten paragon nie jest fakturą. Tu musimy wystawić fakturę do paragonu. Ale jeśli to jest transakcja do 450 zł, to zgodnie ze 106e ustęp 5 punkt 3 to jest faktura. Ja nawet nie mówię, że się będę upierać. Mamy gigantyczne problemy w związku z tym z JPK-iem, ale to na kolejną godzinę dyskusji. Ja się nie upieram. Moim zdaniem ten przepis jednoznacznie mówi, że ten dokument jest fakturą, więc żeby nie był fakturą, musielibyśmy go pozbawić jakiegoś innego elementu faktury. Ja wiem, że te przepisy budzą mnóstwo emocji. Muszę przejść dalej, bo jak gdyby próbujemy się nauczyć, że tak powiem, jak się uczymy.
Natomiast no cóż mogę, no mogę zaprosić na spotkanie z VAT-u, gdzie mamy poświęcone na to chyba z półtorej godziny, bo tyle jest dyskusji i wątpliwości związanych właśnie z tym przepisem. Teraz chciałabym następny szybciutki temat, tu kolejne dwie godziny do przedyskutowania, czyli fałdek, czy będzie trudniej. Będzie dużo trudniej, czyli mimo, że przepięknie mamy to podane jako 3P, przyjaźnie, prosto i przejrzyście. Tak jest sprzedana nam informacja na temat tak zwanego fałdeka, czyli nowych przepisów odnoszących się do raportowania deklaracji wespół z ewidencją VAT jako jednego dokumentu. Ma być prościej przez to, że oczywiście klikamy kilka razy mniej, natomiast proszę mi wierzyć, że będzie znacznie trudniej, ponieważ te przepisy nie zostały spięte z przepisami dotyczącymi faktur. Ponieważ Państwa podstawowy problem związany z fałdekiem jest taki, że będą Państwo musieli podawać w JPK-u, który połączyliśmy z deklaracją, on się będzie nazywał fałdek, i to dalej będzie ewidencja VAT, ale my w niej będziemy podawać znacznie więcej informacji, co więcej my z perspektywy księgowości, nie sprzedawca, nie, na fakturze sprzedawca nie będzie musiał oznaczać grup towarowo-usługowych, nie będzie musiał oznaczać procedur, natomiast my będziemy musieli o tym raportować. Pani Magdalena, niektórzy twierdzą, że brak jest numeru faktury na paragonie i przez to nie spełnia to wymogów dla faktury. Ach, no niestety niektórzy twierdzą przeróżne rzeczy na paragonie. Jest numer, każdy paragon ma swój numer. Oczywiście kolejne pytanie jest takie, który z trzech, moim zdaniem ten w środku, i tu nawet się ministerstwo wypowiedziało, wypowiedzieli się producenci kas fiskalnych, który dokument jest numerem na paragonu, na paragonie. Były dyskusje pod tytułem, że on nie jest chronologiczny. No jest, wszystkie paragony mają, że tak powiem, kolejny swój numer, a ten jeden staje się fakturą poprzez specyficzny przepis, więc ja oczywiście absolutnie zgadzam się, że niektórzy tak twierdzą, natomiast no nie ma do tego podstaw. Ja nawet spotkałam się z taką wypowiedzią ministerstwa dla GOFIN-u, że jeżeli ten NIP jest poza częścią fiskalną paragonu, to to nie jest faktura. No to pytam, skąd ja po pierwsze mam wiedzieć, która część jest fiskalna, a po drugie, gdzie to jest napisane. Przepis 106e ustęp 5 punkt 3 mówi, jeśli na dokumencie jest NIP, kropka. Nie mówi, w którym miejscu tego dokumentu ma być NIP. Oczywiście zgodziłabym się z tym, że ten NIP nie może być dopisany ręcznie, natomiast no niektóre twierdzenia no niestety nie są oparte na podstawie prawnej i to mnie za każdym razem martwi. Moje zajęcia w połowie się sprowadzają do tego, żeby dementować to, co ktoś napisał w jakichś mediach. No niestety czasami tak jest. Ja bardzo Państwa zawsze na zajęciach zachęcam, żebyśmy sięgali najpierw do ustawy, potem do ustawy, a potem do ustawy. Jak już naprawdę nie wiemy jak, to dopiero potem do komentarza, bo niestety nasz kraj ma to do siebie, że ile osób komentuje, tyle zdań i naprawdę nie jest nam łatwo. Weryfikujmy wiedzę, ja wiem, że tego jest mnóstwo, że my mamy co robić, ale weryfikujmy, bo naprawdę ludzie piszą przeróżne rzeczy. Ja też absolutnie nie twierdzę, że mam zawsze rację, bo ja też czytam po 20 razy przepis i dopiero za 21 coś odkryję. Natomiast no, ja mam jeszcze tą przewagę, że dyskutuję z Państwem, czyli poznaję mnóstwo różnych opinii z różnych innych źródeł i staramy się to razem weryfikować, więc finalnie bardzo często okazuje się, że jednak doszliśmy do właściwej konkluzji, a z drugiej strony myślę, że nikt z nas nie uniknie tego, że wszyscy mamy, że tak powiem, przekonanie, że jest tak, po czym Pan Minister wyda z siebie właśnie taką interpretację ogólną, jak tą dotyczącą pojęcia transakcji, no i wszyscy patrzymy na siebie z wielkim zdziwieniem i cóż więcej możemy uczynić. Natomiast to, że w mediach czasami coś podają, to naprawdę, proszę mi wierzyć, nie zawsze jest prawda. Wracam do fałdeka. O tyle będzie Państwu trudniej, że niestety w tymże samym wspomnianym artykule 106e nie powiedzieli, jak sprzedajesz złom, to oznacz go numerkiem 07, a jak sprzedajesz alkohol, to 01, a jak tytoń, to 03. Nie ma przepisu po stronie osób, które sprzedają i fakturują, że jest taki obowiązek. Natomiast u Państwa będzie taki obowiązek w JPK-ach, czyli jak Państwo, oczywiście on będzie dotyczył tylko i wyłącznie faktur, natomiast jak Państwo będą mieć fakturę, na której będą określone przedmioty, czy towary, czy usługi z GTU 13, których tam jest wymienionych w rozporządzeniu sporo, to Państwo będą to musieli raportować do ministerstwa. Co więcej, podstawowa trudność wynikająca z fałdeka jest taka, że będziemy też raportować absolutnie wszystkie faktury, nie tylko dla podatników, czyli również te dla osób fizycznych. Część będzie się liczyła do podstawy opodatkowania, część nie. Tak jak mówię, no to osobne dwie godziny zajęć. Natomiast z perspektywy naszego, że tak powiem, tytułu tej części zajęć na pewno będzie trudniej, bo będziemy musieli decydować o tym, co sprzedał, czy dobrze to wprowadziliśmy. Na jednej fakturze będą towary z różnych grup towarowych, różne usługi.
naprawdę nie będzie nam łatwiej, plus do tego specjalne procedury, które będziemy musieli oznaczać, czyli czy to jest sprzedaż wysyłkowa, czy to jest mechanizm podzielonej płatności, czy to jest, nie wiem, usługa elektroniczna, czy metoda kasowa, naprawdę dużo dodatkowych informacji po stronie zakupów. Jeżeli płacimy wszystkie faktury metodą podzielonej płatności, nawet te, które nie mają oznaczenia MPP, to czy należy je kwalifikować w VDEC jako MPP? Absolutnie nie, Pani Justyno. Tam też jest wyraźnie powiedziane, że mamy je kwalifikować po stronie zakupów tylko wtedy, kiedy zostały oznaczone jako MPP zgodnie z artykułem 108a ustęp 1a, czyli zgodnie z zapisem, który mówi, masz fakturę od podatnika VAT czynnego, kwota należności ogółem na tej fakturze przekracza 15 tysięcy i jest tam chociaż jeden towar albo usługa z załącznika numer 15. Także po stronie zakupów będziemy to też oznaczać w ten sposób, ale proszę zobaczyć, ile Państwo będą mieć więcej pracy, ile rzeczy będziemy musieli przeanalizować, zanim wprowadzimy odpowiednio dokument. A oczywiście jeszcze kolejna trudność jest taka, że będą nas chcieli karać za to, tak? Czyli za każdy błąd w JPK-u chcą nam dołożyć 500 zł sankcji, oczywiście o ile na wezwanie nie poprawimy, więc ja zawsze jestem daleka od tego, żeby Państwa straszyć, ale naprawdę ta czujność będzie musiała być mocno wzmożona i dlatego mówię, że czasami lepiej się spotkać na tych zajęciach wcześniej, bo być może potrafimy się porozumieć z naszymi kontrahentami, żeby nawet jeśli nie ma takiego obowiązku wynikającego z ustawy, to żeby jednak zechcieli nam oznaczać określone towary i usługi, bo zawsze podkreślam, że prędzej to osoba, która sprzedaje, wie co sprzedaje, niż ten, który księguje. To była zachęta na spotkanie z VDK-a. Szybciuteńko o nowej matrycy stawek VAT. Tutaj nie ma rewolucji, ale jest nasz ulubiony znowu fragment, czyli prostota, przejrzystość i przyjazność. Taka jest koncepcja nowej matrycy stawek VAT. Faktycznie będzie prościej o tyle, że będą całe grupy towarowe objęte tą samą stawką. Przede wszystkim zamieniamy PKWiU z perspektywy towarów na nomenklaturę scaloną celną. Oczywiście z perspektywy usług dalej zostaje PKWiU i całe grupy towarowe mają być objęte jedną stawką, a nie, przepraszam, jak mój ulubiony przykład, który część z Państwa już zna, czyli mój ulubiony przykład pączka, gdzie pączek ma raz 5, raz 8, a raz 23% na dzisiaj, w zależności od tego, czy jest pakowany, czy ma długi termin przydatności do spożycia, czy krótszy. Tak, Pani, ale wszystkie firmy wchodzą w VDK od 1 lipca, duzi mieli wchodzić od 1 kwietnia, natomiast ustawa covidowa, uwaga, 31 marca wieczorem powiedziała nie, jednak wszyscy od lipca. Podobnie zrobiła z matrycą stawek, tak? Nowa matryca stawek VAT miała wchodzić od 1 kwietnia i 31 marca wieczorem powiedzieli nie, jednak od lipca. I o ile z perspektywy VDK-a to tylko jak gdyby nic wielkiego się nie stało, bo dopiero za kwiecień, w maju byśmy raportowali. O tyle z perspektywy nowych stawek, szczególnie w piekarniach, cukierniach, w sklepach, które mają, proszę zobaczyć, gdzie te stawki się mają zmienić. Towary dla dzieci, tak, produkty dla niemowląt i dzieci, niektóre produkty żywnościowe, niektóre artykuły higieniczne, więc część sklepów mogła już 31 marca być przygotowana do zmiany stawek, a tu się okazuje, że na nas jednak nie 1, przepraszam, kwietnia, tylko 1 dopiero lipca 2020 roku. Wrócę jeszcze na chwileczkę do VDK-a. W VDK-u może się zdarzyć, że też to jeszcze przesuną. Oczywiście nie mamy ani pół rzetelnej informacji, natomiast ja i tak będę zachęcała do Państwa do tego, żeby jak najszybciej oswoić temat, bo tak jak mówię, możemy się dogadać z kontrahentami, że jednak wystawiają faktury i wprowadzają określone oznaczenie, tak żeby nam było łatwiej to potem księgować. Więc z perspektywy nowej matrycy zamieniamy PKWiU na kody scalone, mamy całe grupy towarowe objęte jedną stawką, więc z tej perspektywy naprawdę łatwiej. Większość jednak jest tam stawek obniżonych. Miały być leki weterynaryjne podniesione, ale nie zostało to podniesione. Do dzisiaj nie mam pewności, co z drewnem opałowym, więc tak naprawdę do końca czerwca mamy czas na to, żeby się przygotować i od lipca wchodzi nowa matryca stawek VAT i faktycznie wchodzi. Tak? Przy okazji będą Państwo mogli złożyć wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, co będzie naprawdę korzystne, bo będziemy mogli mieć wreszcie na piśmie pewność, że tą stawkę, którą stosujemy, jest prawidłowa, albo czy to, co sprzedajemy, jest usługą kompleksową. To też będzie dla Państwa istotne. Następny szybki temat, co się zmienia w kasach fiskalnych i czy te zmiany są ostateczne. Teoretycznie kasy fiskalne zostały zmienione w maju zeszłego roku i wprowadziły nam taki
tryb trzech etapów wymiany kasy fiskalnej na raportujący online. Na początku zawsze Państwu podkreślam, że my nadal możemy używać kasy z pamięcią papierową, z pamięcią elektroniczną. Niektóre grupy podmiotów muszą już używać kasy online, dobrowolnie mogą używać jej wszyscy. Przypominam, że tylko osoby, które teraz rozpoczynają działalność, mogą uzyskać ulgę z tytułu zakupu kasy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli kupiły kasę raportującą online. No ale w związku z tym, że pierwszy etap za nami, czyli stacje paliw i usługi naprawy pojazdów silnikowych, musiały już zainstalować kasę fiskalną raportującą online 1 stycznia 2020, to następną grupą, która miała to zrobić, była, znaczy na dzisiaj jeszcze jest, usługi krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi w zakresie wyżywienia świadczone przez placówki stacjonarne plus sprzedaż opału. Trzy grupy, które od 1 lipca 2020 mają wymienić posiadane przez siebie kasy na te raportujące online. I tu byłam absolutnie przekonana, że w drugiej ustawie to już wprowadzili. Okazało się, że z samej ustawy to usunęli, ale jest już na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia, który przesuwa ten obowiązek. Proszę zobaczyć, no to są głównie hotele i gastronomia, czyli te grupy, które zostały COVID-em dotknięte naprawdę najbardziej, więc jest już projekt rozporządzenia, który ma im to przesunąć, ten obowiązek, jednak z lipca na styczeń przyszłego roku, i jednocześnie ten projekt ma przesunąć obowiązek, który ma teoretycznie na dzisiaj wejść 1 stycznia 2021 dla kosmetyczek, fryzjerów, budowlańców, prawników, lekarzy i wstępu do obiektów świadczących usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej i sportu, czyli głównie fitnessy, baseny. Ta grupa miała mieć zainstalowane te kasy od 1 stycznia 2021, też prawdopodobnie będzie to przesunięte na 1 lipca 2021 i oczywiście wynika to z obecnej sytuacji. Na dzisiaj 145b ustawy dalej wprowadza te trzy harmonogramy, ale jest już projekt rozporządzenia, który mówi, przesuniemy to prawdopodobnie od pół roku. Fałdek od lipca, a co z konkretami za poprzednie miesiące, korektami? Czyli zasada jest, Pani Doroto, taka jak była zawsze, czyli korekta po staremu, nowe po nowemu, tak? Czyli tak długo, jak Państwo będą korygować stare JPK-i, to według starych zasad, to oczywiście jest jedna z największych trudności, tak? Bo nasze programy, które mają się do tego dostosować, muszą rozróżniać dokumenty, które już były ujęte, od tych, które będą wprowadzone na przyszłość, będą musiały jak gdyby dwutorowo zachowywać system korygowania i system wprowadzania danych, jak najbardziej. Niestety nam to nie ułatwi. Dobra, to wracam do naszych kas fiskalnych. Zakładam, że to jest dla Państwa jasne, chciałabym tylko jeszcze raz podkreślić. Na razie czekamy na rozporządzenie, na razie zgodnie z teraz obowiązującymi przepisami, od lipca teoretycznie cała gastronomia, całe krótkotrwałe zakwaterowanie, hotele, pensjonaty mają mieć kasy raportujące online i cała sprzedaż opału. Zakładam, że to jednak się uda, to przesunięcie, bo umówmy się, że naprawdę teraz nie jest czas dla tych firm na to, żeby jeszcze inwestowały w nowe kasy fiskalne. Jak jest z kasą fiskalną, zapisem elektronicznym, to brak jest kopii dla sprzedawcy. Jak zaksięgować taką sprzedaż bez faktury i jak ją wyodrębnić z kasy fiskalnej? Domyślam się, o co Pani pyta, ponieważ kilka razy to już omawialiśmy na zajęciach. Problem jest taki, rozumiem, że wracamy do paragonu 450 zł. Problem jest taki, że ten paragon dany klientowi u nas nie ma kopii, więc albo mamy wyszkoloną załogę, która pamięta, że przy każdym takim paragonie naciska klawisz powtórz paragon, w sensie wydrukuj ostatni paragon, wtedy mamy kopię. Jak nie, to druga opcja jest taka, że uczymy się, jak to zrobić samodzielnie, albo zapraszamy serwis kasy fiskalnej, który po podłączeniu do komputera i do odpowiedniego oprogramowania wydobywa nam z pamięci kasy fiskalnej wszystkie paragony z NIP-em. Bo tak naprawdę Pani Karina zwróciła na jeszcze jeden wielki problem uwagę. Ja już oczywiście dzisiaj teraz nie mam kiedy o tym powiedzieć, ale dla mnie to jest nieprawdopodobne, że nikt tego w ministerstwie nie zmienił. My teoretycznie w tej chwili nadal mamy obowiązujący artykuł 109 ustęp 3 ustawy, który mówi, jak masz kontrahenta podatnika, to musisz pokazać każdą fakturę dla niego wystawioną osobno. Więc my mamy co do zasady raport okresowy, który księgujemy, a naraz się okazuje, że tam mamy faktury, które powinniśmy wystornować i pokazać osobno. I wprowadzono zmianę właśnie w rozporządzeniu dotyczącym VDK-a i powiedziano, od lipca do grudnia 2020, i to już jest opublikowany dziennik ustaw, od lipca do grudnia 2020 nie będziecie tych paragonów musieli pokazywać. No ale wszyscy pytają, ale jak to się ma
do obecnie obowiązujących przepisów. I tutaj naród jest podzielony, czyli część doradców w dyskusjach ze mną mówi, bardzo mi przykro, ale 450 jest limitem mniejszej ilości danych na fakturze, co oznacza, że ona jest mniej znacząca, nie będę tego wydobywać, nie będę raportować. A część mówi, no przykro mi, to jest faktura dla podatnika, muszę. A jaka jest konsekwencja? Jeśli ci nasi kontrahenci już się oswoją z tym, że ten paragon do 450 zł z NIP-em jest fakturą, to na 100% pojawia się u nich w JPK-u po stronie podatku naliczonego. I powiem tak, z mojego doświadczenia przez ostatnie 5 miesięcy nie zdarzyło mi się ani razu, żeby urząd zadzwonił albo napisał maila, skoryguj JPK, bo twój kontrahent u siebie wykazał fakturę, a u ciebie jej nie ma. Więc ja na razie mogę tylko założyć taki domyślny próg, że tak powiem, kontroli, że tego nie sprawdzają. Natomiast faktycznie pani Karina słusznie zwróciła uwagę na to, że to jest dużo większy problem niż nam się wydaje, bo mamy absolutnie błędnie prowadzoną ewidencję VAT, o ile nie wydobywamy tych faktur i nie wprowadzamy ich odrębnie do ewidencji. Na razie tego nie sprawdzają, od lipca wprost powiedzą, że nie musimy tego robić, natomiast praktyka jest taka, że albo mamy wyszkoloną załogę używającą kasy, która do każdego paragonu z NIP-em do 450 od razu naciska klawisz wydrukuj ponownie, albo poprzez organizację, że tak powiem, samej kasy fiskalnej wydobywamy te informacje. No tylko proszę sobie wyobrazić, że ma pani na przykład takich 300 paragonów i co teraz będziemy je, rozumiem, wprowadzać ręcznie, bo te kasy nie generują, albo nie wszystkie te kasy generują do tego plik XML-a, który moglibyśmy zaimportować. Także bardzo słuszna uwaga, natomiast to na razie nierozwiązana. Jak już pani Karina poszła w tym kierunku, to ostatnia informacja, to teraz proszę sobie zadać jeszcze jedno pytanie. A jak na żądanie organu skarbowego mam dostarczyć z tych paragonów stanowiących fakturę JPK faktura, nie JPK VAT, JPK faktura, czyli jak mam z tego wydobyć informacje o każdym sprzedanym produkcie w podziale, że tak powiem, na stawki, bo JPK faktura ma znacznie więcej informacji niż JPK VAT. I o tym naprawdę nikt po drodze nie pomyślał. Jak ja wystawiam przez program komputerowy, no to ja dostanę taki plik. Ale jak to jest z kasy fiskalnej, to z tego co wiem, żadna z kas fiskalnych na dzisiaj nie jest przygotowana do takiego, do dostarczenia Państwu takiego dokumentu, który byłby JPK fakturę. Także tych problemów naprawdę robi się coraz więcej. Przypomnę jeszcze, że mamy cały duży pakiet problemów związany z opodatkowaniem różnego wsparcia, które otrzymujemy z perspektywy kolejnych tarcz. Problemy związane z tym, czy wynagrodzenie jest kosztem brutto, czy netto. No mogę tylko zaprosić, tak? Mamy, że tak powiem, przygotowane szkolenia w tym temacie. Myślę, że czasami poświęcenie kawałka dnia na to, żebyśmy sobie poukładali to, co już wiemy, albo wydaje nam się, że wiemy, jest tego warte i będę do tego Państwa bardzo, bardzo zachęcać. Próbuję się w miarę trzymać czasu, czyli teraz poczekam na pytania od Państwa, zakładając, że jest nas naprawdę bardzo dużo na sali, może się ich zdarzyć, że jest ich mnóstwo. Spróbuję na niektóre odpowiedzieć, czyli daję Państwu teraz 5 minut na zadanie pytań co do tego, co nam się wydarzyło na tym krótkim spotkaniu i za chwilkę spróbuję się połączyć z Państwem raz jeszcze i na nie odpowiedzieć. I mam nadzieję, że udało nam się osiągnąć cel, który, że tak powiem, dla tych z Państwa, którzy nigdy nie byli jeszcze na szkoleniu online'owym, pokazał, że to nic strasznego, że da się przeżyć, da się zalogować, że całkiem da się przyjąć wiedzę, że mamy tablicę, po której rysujemy, że możemy podkreślić odpowiednie przepisy i że gdzieś tam jednak jesteśmy w jakiejś interakcji, może nie całkiem na bieżąco. No dla mnie, tak jak mówię, najbardziej mi brakuje kontaktu, że tak powiem, z Państwa twarzami, żebym mogła zobaczyć, czy to, co mówię, jest jasne, czy może nie do końca, ale cieszymy się z tego, że mamy chociaż taką możliwość. Ja konsekwentnie na każdych zajęciach dziękuję Krzysztofowi za to, że możemy w ten sposób uczyć się nadal. Państwo mogą się dowiedzieć więcej, ja mogę spróbować coś przekazać, także na chwilkę znikam. Jakby Państwo mieli jakieś pytania, to bardzo proszę o zadawanie na czacie. Ja spróbuję za chwilkę się połączyć i jeszcze na nie odpowiedzieć, o ile takie się pojawią. I serdecznie zapraszam na pełnowymiarowe szkolenia. Prawdopodobnie jeszcze chwilę z nami zostaną, czyli przy różnym odmrażaniu gospodarki szkolenia ciągle są traktowane jak zgromadzenia i obawiam się, że tutaj jeszcze chwilkę potrwa, zanim będziemy mogli je prowadzić w takiej wersji. Pełna oferta szkoleń, właśnie dziękuję, Krzysztof, jest na stronie EduTagu. U mnie na stronie też się pojawiają, mail do mnie do kontaktu, także na chwilkę znikam, ale czekam na informacje od Państwa i bardzo serdecznie zapraszam na następne spotkania. Dziękuję.